Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Jako że okazja specjalna, bo dzisiaj omawiamy włoską wersję teleturnieju Milionerzy, wskrzeszoną, rok 2018. To jest ze mną gość, ekspert. Witam wszystkich. No i właśnie, jak już powiedziałem, 7 grudnia roku 2018, o godzinie której? 21.20. No właśnie, kanale Cinque wyemitowało pierwszy po 7 latach przerwy odcinek Keith Wallace Sere Milionario. Tak wygląda logo. Logo identyczne jak w polskiej wersji, tyle że no wiadomo. Po włosku. No i jest też motyw z wersji brytyjskiej z maja tego roku, świeżej reaktywowanej. Tutaj mamy zamiast Keith Wallace Sere napis 20 rocznica. No czyli można powiedzieć, że ta reaktywacja we Włoszech, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, ma związek z 20-leciem teleturnieju Milionerzy na świecie. No i co należy jeszcze powiedzieć? Ile odcinków zostało nagranych? Nagranych zostało 4 odcinki. I oczywiście, co ważne, to jest w polskim studiu robione. A ile trwa jeden odcinek? No, to może być trochę szok, ponieważ jeden odcinek to 3 godziny trwa. No i powiedz mi, czy to nie jest bez sensu? No trochę bez sensu, ponieważ 1,5 godziny reklam, no to... No niekoniecznie 1,5 godziny, ale no mogli z tego zrobić na przykład 12 godzinnych odcinków, nie? Albo no tak jak emitowane są, wiecie, 18.45, nie? No to 12 albo na 2 tygodnie tak rozłożyć. To by było moim zdaniem bardziej sensowne, no ale chrzanić to. W każdym razie zasady, najważniejsza rzecz. 15 pytań do miliona. Drabinka taka sama jak w latach 2002-2011. Mamy dwa progi gwarantowane, czyli 3000 euro, a drugi próg to... 20 tysięcy euro na 10 pytanie. Właśnie, tyle że on się staje tym progiem gwarantowanym trochę później. Tak, bo ostatnio udało mi się zobaczyć ten próg gwarantowany, kiedy zawodniczka tutaj na fotografii doszła do kwoty 15 tysięcy euro. No właśnie. 4 koła ratunkowe. Czyli? To pół na pół pytanie do publiczności, pytanie do... Eksperta w studiu. Eksperta w studiu, czyli osoby siedzącej na widowni. I oczywiście 4 koło ratunkowe, zapytaj Jerego. Czyli pytanie do prowadzącego. Włochy stały się 3 krajem na świecie po Tajlandii i Wielkiej Brytanii, które używa tego koła. Jak widzicie na grafice, mamy taką samą grafikę jak u nas w Polsce, tyle że tutaj jest jeszcze taki wielki znak euro. Pamiętacie, tutaj był taki euro w poprzedniej wersji? Tak, no, był. Kiedy były te esy, floresy, no jeszcze właśnie. Ta stara grafika. No właśnie. To teraz już rozszerzyli ten znak trochę. A jeszcze jedno trzeba wspomnieć, że układ kół ratunkowych jest taki sam jak w Polsce, kiedy dali zamiast telefon do przyjaciela pytanie do eksperta. No, można tak to ująć. Jeśli chodzi o grafiki, no identyczne jak u nas. No, nic dodać, nic ująć. Jota. Nasze studio polskie. Moim zdaniem to jest bardzo dobra rzecz, że Włosi przyjechali do Polski, ponieważ to, że Włosy Milionerzy są realizowani w polskim studiu, dodało temu teleturniejowi więcej dynamizmu, ponieważ po każdym pytaniu światło jest zapalane, a potem ponownie gaszone. Wcześniej we Włoszech bez przerwy było zgaszone, przez co ten teleturniej był cholernie nudny. No tak. Jeszcze zapomniałeś wspomnieć, że w tym roku nie wyprodukowało tego Endemolszan Italy. Tylko Fremantle, ale to jest najmniejsza rzecz. Najbardziej bogatelna sprawa. Pytanie to do publiczności wygląda tak, czy identycznie jak u nas, ta sama tabelka z wynikami. Tak wygląda pytanie do eksperta na widowni. Ekspert, który siedzi tutaj, tam gdzie osoba towarzysząca, podchodzi do zawodnika i udziela mu pomocy. Nie ma limitu czasowego. I oczywiście to jest takie samo koło lub coś podobnego co w wersji indyjskiej 2017. Należy się wspomnieć, że zawodnikowi za kulisami towarzyszą dwie osoby towarzyszące. To też jest ważne. Tak. I tak. No i jeszcze taka jedna ciekawostka, czyli pytanie do prowadzącego. Zapytaj Jerego. Jak widzicie, tak to wygląda. To znaczy, światła, które są za plecami prowadzącego, stają się białe i padają prosto na niego. I on udziela pomocy zawodnikowi. Coś podobnego jak w wersji brytyjskiej Jeremy Clarkson, nie? No tak, coś w tym stylu. Taki sam widok, jakby pomoc zesłana z nieba, w tej stylistyce, nie? Tak, tak. I jeszcze trzeba wspomnieć, że Włochy to są
trzecim krajem na świecie, który mają to koło. No już mu to powiedziałem. A, przepraszam. Nic się nie stało. Dobra, no i to chyba wszystko, jeśli chodzi o włoską wersję Milionerów. Jak powiedzieliśmy, już cztery odcinki, czyli 7 grudnia, potem będzie 14, 21 i 28. I tak? I tak do końca tego roku. No właśnie. Ciekawe, czy będą kolejne. Swoją drogą. Oby. No to musieliby znowu do Polski przyjechać. Nie szkodzi. Polskie studio według mnie lepsze niż włoskie. Według mnie też. Dobrze. Powiedzieliśmy chyba wszystko, co chcieliśmy. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję Expertowi za udział. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć! Cześć! PS. Warto dodać, że nowa włoska wersja Milionerów używa nowej ścieżki dźwiękowej, czyli nowej muzyki. Takiej samej, jaką używają nasi milionerzy. Nasza wersja Milionerów. I warto jeszcze dodać, że w nowej włoskiej wersji Milionerów, podobnie jak w ostatnich latach istnienia poprzedniej wersji, nie ma konkurencji, kto pierwszy, ten lepszy. Zawodnicy od razu wchodzą na fotel gracza.